Ahoj! Mateusz SSJ8 z tej strony i kolejny odcinek Zagrajmy w One Piece. Kolekcja, widzicie, że mamy... cztery przedmioty, a nasza nagroda, którą zobaczymy pod wynikiem, wynosi 19 352 900. W każdym razie pora ruszać do drugiego aktu miasta portowego. No i Zoro znowu przeszedł. Zawsze przechodzi. O ty, tak. Ale mnie w tym ciągnął. No. No, zobaczmy. Lepiej poczekać, aż te bomby wybuchną i dopiero wtedy. A tu mamy psa. Co z tym psem? Wcale się nie rusza. No i nie odzywa się jeszcze. A tu mamy piracką flagę. Miło, że kto nam daje. Dobra, ten już. Sam bym do ciebie zszedł, kolego. Dobra. Załatwienie.
dobrze, że nie poszedłem dalej. Co z tą niedzielą ci chciałeś? No i kolejna zagadka. Ale mnie poobijał. Pamiętajcie, że... Nie wiem, jak przejdę. Albo i nie. Zresztą zaraz zobaczymy. No i nie żyję. Co to jeszcze raz spróbujemy? A, tu tylko po to, żeśmy poszli. Jesteśmy dalej. Thank you.
wyłapiemy ich tu. A, musimy do góry iść. No, zobaczmy. Tu był kabaczki. I tu. Dobrze, dobrze idziemy. Proszę, przyłącz się do nas. Nie zostanę piratem. Ale jeśli możesz ukraść mapę od Bagiego, to dołączę do ciebie. No i musimy iść tu. Fajnie, wodeta. Myślałeś, że ci się uda, co? No i pełna energia. Jeżeli mam teraz jakąś szansę wygrać. No i mamy sklep. Tu będzie dopiero cyrk. Otóż ten przeciwnik jest ciekawy. Widzicie? Gość na lwie! Co z tym dziwnym zwierzę? Co z tym... Co to za dziwne zwierzę? Co to za dziwne wypchane zwierzę na twojej głowie? Hej! To mój włos! To moje włosy! Nadal wygląda dziwnie. Zamknij się! I w tej walce musz... I w tej walce ten lew jest nieśmiertelny! Ale kiedy leży, możemy obijać jego tego, co na nim siedzi. Siedzi. Im więcej życia mu zabierzemy przy tej walce, tym łatwiej będzie nam wygrać. Musimy jednak uważać, żeby ten lew nas nie trafił. Widzicie? Możemy też ubijać tego kota. Widzicie? Kotu nic nie robimy. Ale jego trenerowi, jak naj... Ale temu gościowi, co na nim siedział, jak najbardziej. I widzicie tę dziwną czaszkę z czerwonym nosem? Zaraz się dowiecie, co ona oznacza. I to był Moji. Wart był 3 miliony. Dość niezbyt wymagający przeciwnik, jednak ja miałem jakieś kłopoty z nim. I zdobyliśmy... ciasteczka. A po co nam one? Zastanawiacie się? Cóż. Zaraz się dowiecie. I teraz zajmiemy się bossem.
akt trzeci. Niestety jesteśmy tu sami, ale Zoro i tak by nam tu nie pomógł. O, ty i nasz przeciwnik. Daj mi mapę, Grandline! Jaki? Po co mi? Jaki miałbyś interes na Grandline? Zamierzam zostać królem piratów! O, to go wkurzyło! Mówisz? Ty ofiaro! I tego przeciwnika nie powinniście atakować, kiedy stoi normalnie. Róbcie to, co zaraz zobaczycie. Nie wiem, dlaczego nie mogłem go trafić. Chyba muszę zmienić klawiszologię. Albo tak robić. No. Tekst znany. Widzicie? Jeśli wystrzeli pięść. To może by go trafić. Nie wiem tylko dlaczego, gdybym tylko jeszcze więcej go trafiał. Aj!
widzicie, ten przeciwnik jest bardzo trudny do trafienia. No. W końcu, no, coś się robię. O, o. To był jego bardziej wkurzający. To był jego bardziej wkurzający atak, a ja chciałem go już wykończyć. Widzicie? Ostatnia szansa. Ale już jest lepiej. Musimy go atakować. Musimy go atakować, kiedy się zbiera. Ouch. Okay.
Auć! Game over! Wkurzające jest, jak się tak dzieli. Na szczęście nie tracimy tych kontynuacji. Nie możemy podjąć wyzwanie jeszcze raz. Widzicie? Widzę, że ten tekst dalej. Widzicie, musimy go cały czas atakować w głowę. Auć! Nadziałem się. Ale już prawie! Dwa. Dobra. Dobra.
Chodź. Dobra, idzie. Auć! Wepchnął mnie na swoje nogi! Ale już lepiej. Prawie pan. No. Widzicie, jak go... Jak go w głowę trafimy. No to już nie jest tak niebezpieczne. Dobra. Auć. Znowu to samo. Nie no, ja nie mogę, jak on tak lata po całym ekranie. Dobra, jak go teraz nie wykończę, to daję sobie spokój. Dobra,
Już lepiej. No. No. Widzicie, jak go walniemy? Jak go walniemy? To on nie może go nic zrobić. Widzicie? Widzicie, jeśli dobrze to... Jeśli dobrze to zrobimy, to go pokonamy. Nie wiem, dlaczego miałem z nim akurat tyle problemów. Pewnie dlatego, że cały tydzień nie grałem. Teraz jesteś jednym z nas, tak, prawda? Możesz powiedzieć... Mógłbyś sobie z tego powiedzieć, pomagasz nam. A dla zwykłego celu. I oto Nami do nas dołączyła. A tu nie dosyć mater. A nasza nagroda wynosi... Tak, to był Buggy Clown. 15 milionów wart. Więc i teraz mamy 37 milionów 416 100. Dostaliśmy oczywiście przewodą kulę. Mamy więcej niż 25 milionów. Mamy owoc. I zmasterowaliśmy balon. I 17 sekund do końca. Jakby co, mamy minutę i dwie kontynuacje żeśmy zdobyli. I nie wiem, czemu nam się tyle razy wiesza. Pewnie dlatego, że musi jakoś zapisać. No i mamy następną lokację. Co pytacie? Proszę, w pierwszym akcie mamy 6 monet. W pierwszym akcie mamy 5 monet, w drugim 6. Jest to wioska syru. Nie będę wam pokazywał. A nasza kolekcja powiększyła się. O jedzenie karmę dla psów od czoczu. Żółtą do czoczu. O, specjalną kulę Buggy'ego, mapę Gren i mapę Grandline. Mamy też ten oto owoc. Opanowaliśmy Gum Gum Balloon. Opanowaliśmy gumowy balon. A który jednak pokażę wam w następnym odcinku. Zagrajmy w One Piece. Wtedy też usłyszymy się ponownie. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy komfortowo. Oglądajcie też inne filmiki na moim kanale. I na razie. Mateusz SSJ8 żegna was wszystkich. Cześć!